No dobrze, lecimy dalej, pogłębiamy te trzy płaszczyzny, czas na doświadczenie i umiejętności. Mam tylko bardzo gorącą prośbę, jeżeli podoba Wam, Tobie, przepraszam, się ten materiał, zachęcam do subskrypcji tego dzwoneczka, żeby otrzymać informacje o nowych materiałach i łapka w górę, żebym wiedział, że w miarę to jakoś wyszło. Pogadajmy w takim razie o doświadczeniach i umiejętnościach, bo powiedzieliśmy sobie już o edukacji i tak naprawdę jej przeciwieństwem jest to, czego nauczy nas jak gdyby już takie ubrudzenie rąk działaniem, prawda? I bardzo często jest tak, że musimy już jeszcze w trakcie nauki zacząć zdobywać doświadczenie i umiejętności, których nam ta nauka nie daje. Wiecie, jaka jest według mnie podstawowa różnica między edukacją, nauką, a doświadczeniem i umiejętnościami? Teoria a praktyka. Edukacja zawsze daje nam teorię. Jest to oczywiście oparta na pewnego rodzaju, nie wiem, badaniach, rzeczach z życia wziętych i tak dalej, ale jest też bardzo teoretyczna. Natomiast wszelkiego rodzaju doświadczenie, umiejętności zdobywamy na zasadzie praktyki. Nawet jeżeli idziemy na jakieś kursy doszkalające i tak dalej, zazwyczaj prowadzą je praktycy. I to jest ta przewaga moim zdaniem, bo nikt nie da nam tak ogromnej wiedzy jak praktyk. Ktoś, kto czasami naście lat, 20 lat robił pewne rzeczy i teraz o nich opowiada. Więc to doświadczenie i umiejętności to jest coś, w co powinniśmy inwestować już jak najszybciej, ponieważ im wcześniej je zdobędziemy, tym większą przewagę wypracujemy sobie versus reszta rynku. A umówmy się, że no, niektórzy powiedzą, że zaraz mówię o jakimś wyścigu i tak dalej, ale nie, to chodzi po prostu o to, żeby swoją wartość podnosić, bo nie porównajmy się do innych, tylko po prostu sami dla siebie stajemy się coraz lepsi. Jak bym się do tego zabrał? Zacznę od najprostszej z rzeczy, z czego naprawdę sobie nie zdajemy sprawy. Internet jest kopalnią niesamowitej wiedzy. Kiedyś tego nie było. Kiedyś, żeby czegoś się dowiedzieć, trzeba było kupić gazetę, która być może raz na tydzień było na stać i tak dalej. Teraz po prostu mamy wszystko. Mamy YouTube'a, LinkedIna i wiele, wiele innych materiałów publikowanych przez profesjonalne portale za darmo. Możemy się nimi zaczytywać i nigdy nie skończy nam się dostęp do kolejnego materiału, kolejnej dawki informacji i kolejnej wiedzy, więc jest niesamowita ilość rzeczy, których możemy się nauczyć w ten sposób. Nie jestem w stanie bardziej podkreślić wagi tego, ani znaczenia, jak dużo nam to daje. Jedyne, co musimy tak naprawdę zainwestować, to jest nasz czas. I teraz zdobywanie doświadczenia umiejętności wymaga od nas inwestycji w czas. Czasu, którego jak gdyby możemy na początku założyć, że nie mamy. Bo na przykład studiuję, bo na przykład pracuję 8 godzin dziennie, bo na przykład dopadła mnie tak zwana rzeczywistość, czyli mam, nie wiem, kredyt, rodzinę i inne rzeczy, prawda? Niemniej jednak, jeżeli chcemy już bardzo, bardzo być tutaj brutalni, to każdy z nas jest w stanie wygospodarować godzinę, może dwie dziennie, nie mówię, że raz w tygodniu, bo to byłoby śmieszne, na to, żeby po prostu coś zrobić dla siebie, żeby zdobyć te umiejętności i doświadczenia. To jest mega, mega proste, bo tak naprawdę jest to jeden serial mniej, jeden odcinek serialu mniej, jedna gra mniej, jedna inna bzdurka lekka, z której po prostu świadomie zrezygnujemy i poświęcimy ten czas na to, żeby właśnie zdobywać te umiejętności, kwalifikacje podnosić. Co do samych doświadczeń, one oczywiście wiążą się z tym, że powinniśmy gdzieś pójść, coś zrobić, prawda? Jest wiele zawodów, które da się w tym momencie wykonywać z domu i świadczyć pewnego rodzaju usługi. Możemy też budować swoje doświadczenie na bazie publikowania, tworzenia i udostępniania czegoś za darmo. Nikt nie mówi, że ten proces musi przynieść nam kasę. Możemy w ramach tego procesu zdobyć doświadczenie, umiejętność, potem na bazie tego wyprodukować coś, stworzyć coś. Materiał wideo, prezentację, e-booka, artykuł. Coś opublikować, coś, co zbierze konkretne, pozytywne recenzje, jakiś feedback do nas trafi. I to jest coś, czym rzeczywiście możemy się pochwalić, bo może to nie być zgodne z naszym profilem edukacyjnym, czyli jestem matematykiem, ale chciałem się pochwalić swoimi zdjęciami, ale jeżeli mam fajne zdjęcia i dobry profil rozpracowany na Instagramie i rozkminiłem, jak działa Instagram, jak mam się nim posługiwać, żeby docierać do jak największej ilości osób, to nagle może się okazać, że mogę poszczycić się fajnym portfolio, które wbrew pozorom ma bardzo pozytywny odbiór. A dodatkowo napisałem do 58 wydarzeń i powiedziałem, że za darmo chciałbym przyjść i zrobić zdjęcia. 54 powiedziało nie, ale na 4 zrobiłem zdjęcia i mam gotową dowodówkę. Więc nie wmawiajmy sobie, nie szukajmy
ograniczeń tam, gdzie ich nie ma po prostu, bo tak naprawdę wszystko zależy od nas i od tego, co pomyślimy. Jeżeli chciałbym zacząć gotować, YouTube jest pełny ludzi, którzy gotują i wrzucają materiały z tego, ale z drugiej strony, czy nie warto by było pogadać z lokalnymi restauracjami i zacząć z nimi rozmawiać, co mógłbym zrobić, żeby zacząć się uczyć za darmo? Mówię, to jest inwestycja. To nie jest coś, z czego mamy zarabiać. To są doświadczenia i umiejętności, które potrzebujemy i które chcemy zdobyć. Załóżmy, że 30 lat pracuję w tym samym zawodzie, albo 10 lat i chcę coś zmienić. Jak to zrobić? No właśnie, po godzinach. Po godzinach trzeba zdobyć umiejętności, które pozwolą nam wykonać ten skręt o 90 stopni i zmienić coś. Jeżeli jestem na początku drogi, to tak jak mówiłem, buduję swoją przewagę konkurencyjną nad tysiącami osób, które w tym samym momencie, jak ja, trafią na rynek pracy i będą szukać pracy i będą miały CV, które jest kalką tego mojego, czy też mogłoby być kalką mojego, gdyby nie to, że właśnie mam doświadczenia i umiejętności, które dodatkowo mogę wpisać. Ja nie mówię, rzucajcie wszystko, zabijcie cały wolny czas, przyjemności i tak dalej, ale po prostu zainwestujcie w siebie, bo każda godzina, każdy, nie wiem, 10 godzin, które przeznaczymy na to, robi różnicę. I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Musimy sobie uświadomić, że na wyciągnięcie ręki jest masa informacji, które możemy zdobyć i te informacje mogą nam pozwolić wejść na wyższy poziom. Ponownie, jak w przypadku edukacji, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, coś powiedziałem niejasno, zachęcam do komentowania. Dziękuję ślicznie za wszystkie łapki w górę i zapraszam na trzeci materiał, który będzie dotyczył relacji. Hej!